Czy w Biblii występuje chrzest za umarłych? Takie pytanie jest dzisiaj. Dzień dobry Państwu. Czy w Biblii występuje chrzest za umarłych? Znajdujemy takie sformułowanie w pierwszym liście do Koryntian, 15 rozdział, 29 werset. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 15. Werset 29. W przeciwnym razie, co uczynią ci, którzy przyjmują chrzest za zmarłych, jeśli umarli nie są w ogóle wskrzeszani, to dlaczego za nich przyjmują chrzest? Tutaj widzimy, że apostoł Paweł wspomina jakichś ludzi, którzy chrzcili się za umarłych. I Paweł wcale nie pochwala tej praktyki, ani jej tutaj w jakiś sposób nie ocenia. Nie jest nigdzie więcej to miejsce, takie sformułowanie powtórzone w sposób mi znany. Być może jest, ale ja nie wiem. To proszę w komentarzach mi takie inne miejsca wskazać. Ale jest wyraźnie pokazane, że chrzest za umarłych albo chrzest za zmarłych jest wymieniony w Biblii bez rekomendacji, aby go praktykować, bez negacji przeciwko niemu. I nic o nim więcej nie jest nigdzie wspomniane. O ile chrzest domów był wykonywany również przez apostoła Pawła, czyli ma rekomendację apostolską, o tyle tutaj tylko apostoł Paweł o nim wspomina bez oceny. Używa tego jako argumentu za tym, że ich działanie byłoby bez sensu, gdyby nie było zmartwychwstania. A więc 15 rozdział 1 listu do Koryntian mówi o zmartwychwstaniu i mówi, że zmartwychwstanie to fakt. A to oznacza, że ta argumentacja raczej jest tutaj przywołana, że działanie tych ludzi jest oparte o wiarę w zmartwychwstanie. Jeśli już można by się tutaj czegoś dopatrywać w sposób negatywny, to byłby to argument typu, widzicie, nawet ci tacy, co takie dziwne rzeczy robią, że się chrzczą za umarłych, potwierdzają w ten sposób wiarę w zmartwychwstanie, a wy, Koryntianie, nie podtrzymujecie tego. Wstyd na sali. Jest też próba przedstawiania tego jako po prostu informacji o zwykłym chrzcie. Czyli, że chrzest za umarłych w takim znaczeniu byłby po prostu tym zwykłym chrztem, zanurzeniem się w wodzie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, czy też w imię Jezusa, czy też w imię Jezusa Chrystusa, czy też w imię Pana Jezusa. To taki chrzest po prostu następuje po zabiciu innych wierzących, którzy wcześniej uwierzyli, byli ochrzczeni i zostali zamordowani w wyniku prześladowań, a ci następni wierzący znowu się chrzczą w miejsce tamtych zabitych, zmarłych. Jedna i druga interpretacja jest o charakterze spekulacyjnym i nie jest zasadne, żeby się przy którejś z nich kurczowo upierać. Jedna i druga jest tylko i wyłącznie opinią. Nie ma podstaw do tego, żeby zakładać, że jest to jakoś pozytywnie podpierane przez apostoła Pawła,
Tak wynika z wymowy tego tekstu. W przeciwnym razie, co uczynią ci, którzy przyjmują chrzest za zmarłych, jeśli umarli nie są w ogóle wskrzeszeni, to dlaczego się za nich chrzczą? Albo w innym przekładzie, pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, werset 29. Bo cóż uczynią ci, którzy się chrzczą nad umarłymi? Jeśli umarli wcale nie bywają wzbudzeni, to dlaczego chrzczą się nad umarłymi? Dziękuję Państwu za uwagę. Była to informacja, odpowiedź, czy jest gdzieś w Biblii sformułowanie chrzest za umarłych. Owszem, taka informacja jest. Istnieje chrzest nad umarłymi albo chrzest za zmarłych, albo chrzest, który jest za umarłych, ale nie ma informacji, aby to była praktyka, którą należy obecnie praktykować, tylko jest to argument apostoła Pawła za tym, że zmartwychwstanie nawet przez tych ludzi, którzy chrzczą się za umarłych, potwierdza zmartwychwstanie jako część wiary związanej z tym, kim jest Chrystus. Więc podstawą jest, żebyś uwierzył Panu Jezusowi Chrystusowi. On za ciebie umarł na krzyżu Golgoty. Jego śmierć spłaciła wszystkie długi grzechowe, w tym twój dług. Jeśli jeszcze nie uwierzyłeś Panu Jezusowi, uwierz Panu Jezusowi, a będziesz zbawiony. Bo tylko w Panu Jezusie jest ratunek przed należną tobie karą piekła wiecznego. Jeśli uwierzysz Panu Jezusowi, będziesz miał pewność życia wiecznego. Uwierz w sercu, że Bóg zbudził go z martwych i też uwierz w sercu Bogu, jak Abraham. Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane ku usprawiedliwieniu. Jeśli ty uwierzysz Bogu w swoim sercu, to będzie ci to poczytane ku usprawiedliwieniu na podstawie tej doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa. Więc to jest podstawa. Uwierz Panu Jezusowi, a będziesz raz na zawsze zbawiony. Będziesz mógł oczekiwać tego, że Pan Jezus Chrystus niedługo przyjdzie i weźmie cię do siebie, bo Pan Jezus przyjdzie na powietrze i zabierze z ziemi wszystkich wierzących w Niego ludzi. I później razem z tymi ludźmi w trakcie tego pochwycenia, w trakcie zabrania tych wierzących, będzie zabrany z ziemi Duch Święty. I później, po tym zabraniu, na ziemi powstanie człowiek grzechu. Będą przez 7 lat zawarte przez niego różnego rodzaju sojusze, umowy, przymierze. Słowo Boże mówi, że zawrzesz ścisłe przymierze z wieloma na jeden 7-letni okres, na jeden tydzień lat. I to 7-lecie będzie na 2-3,5-letnie okresy podzielone. Przez 3,5 roku będzie już odbudowana świątynia, w której będą składane ofiary z zwierząt, które będą po prostu praktykowane według Starego Przymierza, bo te 7 lat to jest ostatnie 7 lat Starego Przymierza. Wtedy Izrael wróci na scenę. Będą dwaj świadkowie na podwórcu świątyni, którzy będą świadczyć, będą prorokować i przez 1260 dni będą składać świadectwo, będą jedynymi wierzącymi na ziemi w tamtym czasie, jedynymi świadkami Pana i przez ich świadectwo plus potem świadectwo lecącego przez środek nieba anioła, który będzie głosił Ewangelię wieczną, która także zawiera w sobie to, abyś uwierzył Bogu. I wtedy uwierzenie Bogu spowoduje, że będzie ci to poczytane ku usprawiedliwieniu. Uwierzcie Bogu i oddajcie Mu chwałę. To poselstwo jest Ewangelią wieczną. I zawsze, w każdym okresie, tak samo brzmiała Ewangelia wieczna. I dziś ta Ewangelia wieczna również tak samo brzmi. Uwierz Bogu, a będzie ci to poczytane ku usprawiedliwieniu, jak Abrahamowi. I ten anioł lecący środkiem nieba będzie głosił każdemu narodowi, językowi, ludowi
I efektem tego będzie niezliczony tłum tych, którzy z tego siedmiolecia trafią przed tron Boży. I co wiemy? Wiemy, że niestety ten człowiek grzechu, o którym wcześniej wspomniałem, w połowie tego siedmiolecia zasiądzie w świątyni, podając się za Boga. I zacznie prześladować Izraela, który wtedy się obudzi, zobaczywszy, że on przerwał składanie ofiar. Wcześniej wszyscy, cała ziemia poszła za, pójdzie za zwierzęciem, wszyscy przyjmą znamię na prawą rękę lub na czoło i będą wielbić jego posąg, będą zachwyceni tym człowiekiem. Cała ziemia w podziwie pójdzie za bestią. Wręcz będą takie sytuacje, że nikt nie będzie mógł kupować ani sprzedawać, jeżeli nie będzie miał znamienia bestii, ani nie będzie oddawał jej pokłonu. Niektórzy mówią, że to ten antychryst, ten człowiek grzechu będzie pilnował, żeby ci ludzie nie mogli kupować ani sprzedawać i że będą jego strażnicy tego pilnować. Ale ta historia, która powtarza się co jakiś czas, gdy powstają różni dyktatorzy, każe nam raczej przypuszczać, że może być również inny scenariusz możliwy, że to sami ludzie, którzy w podziwie pójdą za tym dyktatorem, będą prześladować tych, którzy nie mają znamienia i sami będą odmawiać im kupowania i sprzedawania bez znamienia. I to nie będą żadni strażnicy, tylko zwykli konfidenci człowieka grzechu. Po prostu dzisiaj też mamy takich, którzy idą za różnego rodzaju przywódcami i ślepo idą i są gotowi utopić w łyżce wody każdego, kto się z nimi nie zgadza. Takie fanatyzmy cały czas obserwujemy. Wtedy cała ziemia pójdzie w podziwie za zwierzęciem i nawet jak ci dwaj świadkowie zostaną zamordowani, to z radości będą sobie wszyscy prezenty przesyłać. To jest szokujące. Cała ziemia pójdzie w podziwie za tym człowiekiem grzechu. Ale to będzie sytuacja już po tym, gdy ani jednego wierzącego nie będzie od 3,5 roku na ziemi i dlatego tak się będzie działo. Później, jak będzie leciał środkiem nieba ten anioł, to niektórzy uwierzą w wyniku zwiastowanego słowa. Być może wcześniej trochę niektórzy już zaczęli mieć zmiękczane serca przez świadectwo dwóch świadków, albo nawet niektórzy uwierzyli, ale jeszcze ich nie widzimy na scenie. Później, przez te 3,5 roku, ten człowiek grzechu będzie prześladował wierzących. I też znowu będą się chrzcili za umarłych w tym drugim znaczeniu, czyli będą jedni zabijani, a drudzy będą się w ich miejsce chrzcili, ci, co się będą nawracać. I po 7 latach tego okresu od pochwycenia zaczynającego się powróci Pan Jezus na ziemię, bo przedtem wrócił na powietrze. Można powiedzieć, że nie dotknął stopami nóg ziemi, stopami nie dotknął ziemi, natomiast po 7 latach dotknie stopami ziemi, wróci na ziemię. I on osobiście tchnieniem u swoich zabije bezbożnika, tak mówi Słowo Boże, i wtedy będzie razem ze wszystkimi świętymi swoimi, jak przepowiedział Henoch, czyli ci święci najpierw będą w niebie, skoro z nimi przyjdzie na ziemię. I co? I zaprowadzi na ziemi nowe przymierze. Zakończy się wtedy stare przymierze i rozpocznie się nowe przymierze. Nowe przymierze z Izraelem i Judą, które będzie owocować tysiącletnim królestwem pokoju na ziemi. I to widzimy w doskonały sposób w Słowie Bożym. Czy ty będziesz w tej grupie, którą Pan Jezus weźmie do nieba? Czy raczej zginiesz w sądach albo wśród wyrażanego gniewu tego człowieka grzechu, bo on będzie doprowadzał do różnego rodzaju przesileń i wojen. Zatem to od ciebie zależy, gdzie się znajdziesz. Ratuj się spośród tego złego i przewrotnego rodu. Raczej wybierz Pana Jezusa, uwierz Panu Jezusowi, a będziesz raz na zawsze zbawiony. Bo tylko w Panu Jezusie jest ratunek przed należną tobie karą piekła wiecznego. Dziękuję za uwagę. Jeśli potrzebujesz Biblii, Słowa Bożego,
Możesz wysłać mi SMS-a 739089088 i napisać, na jaki adres mam wysłać. Jeśli będę miał taką możliwość, to wyślę, jeśli nie, to najwyżej po prostu zmarnujesz SMS-a. Mam ograniczone zdolności, ale na chwilę obecną, gdy nagrywam ten materiał, mam trochę Biblii i mam trochę środków, żeby je rozesłać. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Bogiem.